Cześć wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i witam was w mojej top 3 ulubionych soundtracków z Crasha Bandicoota. I oh man, kiedy ostatni raz robiłem topkę? No z jakieś 3 lata temu będzie. Tak jak niejednokrotnie wspominałem, nie jestem jakoś szczególnie dobry w robieniu tego typu materiałów. No ale no, w sumie czemu by nie spróbować raz jeszcze? Może tym razem się uda, kto wie. A więc z tym oto zarąbistym akcentem również zaczynamy Crash Month, czyli inny misowy miesiąc z Crashem. W momencie, kiedy widzicie ten filmik, to od tego filmiku, a raczej w zasadzie od poprzedniego filmiku, ale no powiedzmy, że to jest taki pierwszy oficjalny filmik, rozpoczynamy właśnie miesiąc z Crashem, czyli od dnia, kiedy pojawi się ten filmik, który teraz sobie oglądacie, to będzie miesiąc z Crashem. No, w zasadzie też inne serie również się pojawią, no nie? Ale one będą bardziej tak se na boku grały, bo w tym momencie 99,9% skupią się na Yamraju w tym otóż momencie. No dobra, bez zbędnego przedłużania, lecimy z koksem. Więc na miejscu trzecim będzie soundtrack z poziomów prehistorycznych z Crasha Trójki. Oh my god, jak ja bardzo uwielbiam i kocham ten soundtrack. Nie wiem czemu, po prostu grając sobie zawsze w te poziomy i słuchając sobie tego oto soundtracku, mam czasem takie wrażenie, jakbym troszeczkę był w tych czasach. Nie wiem, tak jakoś po prostu wczuwam się bardzo w grę i nie powiem, że nie, po prostu jest to bardzo cool. Tym bardziej, że soundtrack został napisany w bardzo fajny sposób i twórcami tego soundtracku są nie kto inni jak Studio Mutato Musica, czyli ludzie, którzy byli odpowiedzialni za soundtrack w Jackach i Dexterach również i w serii Crasha od Crasha 1 do Crasha Team Racing, więc chylę czoła do nich w tym momencie, dlatego że zrobili bardzo dobrą robotę i uważam, że no ciężko byłoby się tutaj do czegokolwiek przyczepić. Ale swoją drogą poziomy prehistoryczne naprawdę są w bardzo fajny sposób napisane i uważam, że one gameplayowo, jak i graficznie prezentują się ładnie. Na miejscu drugim tym razem skupimy się na Crashu Bandicoot 2 i na poziomach zimowych, czyli wiecie, Snow Beast, Snow Go, Cold Hard Crash. No cóż, powiem pomimo tego, że nienawidzę Cold Hard Crasha, ponieważ jest to najgorszy poziom w całej oto serii, I guess, to jednak szczerze mogę tutaj powiedzieć, że Cold Hard Crash, Snow Beast i Snow Go mają bardzo dobry soundtrack i jest on bardzo klimatyczny i nie powiem, że nie jest on w fajny sposób jest on przedstawiony, to mogę powiedzieć. I szczerze powiedziawszy, uważam, że lepszego soundtracku nie mogli tutaj dodać. I mówię to oficjalnie i nie wyobrażam sobie na dzień dzisiejszy innego soundtracku niż Cold Hard Crash. Nawet w wersji Insane Trilogy jest on w miarę słuchalny i jest on w bardzo fajny sposób ten. No ale przy okazji zadaniem w poziomie Cold Hard Crash, Snow Beast i Snow Go to oczywiście to jest standardowa wędrówka do przodu i tak dalej. Z tym, że musimy uważać na przeciwników pokroju foki, czy też tam wiecie, te takie ściany spadające, czy tam zgniatające nas. No i generalnie pingwiny, które rzekomo jeden z tych pingwinów stał się pentapingwinem w Crashu Team Racing, no ale takie wiecie, takie... To będzie zbyt wielki spoiler, więc przejdziemy już do pierwszego miejsca, co nie? A na miejscu pierwszym będzie Crash Bash i Metal Fox. Pewnie zaszokowani jesteście, dlaczego to nie był, nie wiem, Crash Trójka ponownie, czy Bóg wie jaka jeszcze inna gra z Crashem. Otóż z tego względu, że... No, stwierdziłem, że pomimo tego, że Crash Bash ma trochę taką, jak to się nazywa w cudzysłowie, no, niesławną sławę, jakkolwiek to brzmi, czyli wiecie o co chodzi, po prostu dużo osób na każdym kroku krytykuje, czy słusznie, czy nie, to już nie mnie to oceniać, Crasha Basha za to, że jest to gra pełna minigierek. No ale uważam, że i nawet w tej grze są soundtracki, które są naprawdę bardzo w porządku i każda gra Crasha, no poza Bumbangiem rzecz jasna, ma bardzo dobry soundtrack i... Szczerze powiedziawszy, w tym wypadku mogę stwierdzić, że Metal Fox jest jednym z tych właśnie dobrych soundtracków, I guess. Tym bardziej, że jest ona w miarę ciekawa. Nie jest tak irytująca, jak co po niektóre, że tak powiem, soundtracki. Patrz, ostatni poziom z Ballistics.
No, tak więc... Uważam, że Metal Fox w konfrontacji z Komodo Brothers oraz w samym sobie poziomie jest bardzo okej soundtrackiem i uważam, że innego soundtracku bym sobie w tym momencie nie wyobraził, jeżeli chodzi o ten poziom. A wy? Co sądzicie o waszej topce soundtracków z Crasha? Napiszcie śmiało w komentarzach, a ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, co sądzisz o filmiku. Jak mi wyszło, jak na ten pierwszy raz po bardzo długim czasie. No oraz napisz twoje ulubione soundtracki, jak i co sądzisz ogólnie o tego typu materiałach. I czy cieszysz się również, że zaczynamy Crash Month. To by było na tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu.